dłuższej przerwie. Dzisiaj spotykamy się na oficjalnej konferencji prasowej reprezentacji Polski, poprzedzającej mecz towarzyski Polska-Korea Południowa, który jutro na tym stadionie zostanie rozegrany. Jest z nami dzisiaj selekcjoner Adam Nowałka oraz tradycyjnie trzech zawodników: Arek Milik, Kamil Grosicki i Maciek Rybus. Zapraszamy Państwa do zadawania pytań. Prosimy o korzystanie z mikrofonów, które znajdują się na sali. Hey, 여러분 안녕하세요. 실레지아 경기장에 오신 것을 환영합니다. 이번 기자회견은 폴란드와 한국 친선 경기 전에 진행하는 기자회견이며 아담 나바우카 감독님과 함께하고 있고 카밀 그로시츠키, 마체이 레부스 그리고 아렉 밀릭 선수들과 함께하고 있습니다. Mateusz Nowak, POP. Ja mam pytanie do selekcji na Zawsze gramy o zwycięstwo i z pewnością jesteśmy niezadowoleni z wyników, jakie ostatnio osiągaliśmy. Od razu trzeba powiedzieć, że jest to bardzo dobry okres, bardzo dobry czas na testy. To też skrzętnie z tego korzystamy. Próbujemy grać w nowym ustawieniu z trójką obrońców. Również chcemy dać szansę kilku zawodnikom, którzy wyróżniali się w rozgrywkach ligowych, którzy nie mieli wcześniej okazji grać, czy to w wyjściowym składzie reprezentacji, czy w dalszym czasie meczu. Jest doskonała okazja, korzystamy z tego, natomiast zawsze tak jest, że wynik jest ważny, ale przede wszystkim wartości szkoleniowe. To, czy robimy postępy, czy jest progres w grze, jak spisują się zawodnicy. Jednym słowem, doskonały materiał szkoleniowy do tego, aby świetnie przygotować się do mundialu. 네, 감독님께 질문하겠습니다. 지금 또 한 번 폴란드 대표단이 시험을 거칠 수 있는 기회인데요. 최근 세 경기 중에서 골을 한 번도 놓지 못했는데 그렇기 때문에 이번 경기에 대해서 좀 더 많은 압박감을 느끼시는 것 같은데 어떠십니까? 물론 결과가 중요합니다. 결과에 현재로서 만족을 못한 것은 사실이지만 지금으로서는 월드컵을 준비하는 기간이기 때문에 우리는 이 시간을 아주 가장 좋은 방법으로 활용하려고 합니다. 새로운 포메이션을 테스트하고 있고 3명의 수비수로 구성된 수비 라인을 시험하고 있고 그리고 리그 경기에서 돋보였던 선수들에게 기회를 주는 자리라고 생각합니다. 지금 물론 결과도 중요하지만 저희한테 더 중요한 것은 훈련할 수 있는 기회고 테스트할 수 있는 기회이기 때문에 내일 경기도 그런 식으로 이용할 것입니다. Dzień dobry, Szymon Borczuk, Telewizja Polska. Panie trenerze, pierwsze pytanie takie rutynowe. Czy biorąc pod uwagę wczorajszą sytuację kadrową, nic odpukać się nie zmieniło? Czy wszyscy są zdrowi? Czy ktoś z takich czy innych względów nie musiał na przykład opuścić zgrupowania? Sytuacja zdrowotna jest stabilna. Mam nadzieję, że po dzisiejszym treningu również tak będzie. Wszyscy są w 100% przygotowani do gry. Mam na myśli wszystkich zawodników, oprócz Sławka Peszki. Sławek Peszko w dalszym ciągu jest w fazie wprowadzenia do treningów i jutrzejszy jego występ jest niemożliwy. To pytanie jeszcze o stadion śląski. Mogę? Nie mogę. A, tłumaczenie, przepraszam. Oczywiście. 네, 감독님께 질문하겠습니다. 선수들의 건강 상태는 어떤가요? 지금으로서는 안정적이라고 말씀드릴 수 있습니다. 오늘 훈련 후에도 모든 선수들이 좋은 건강을 유지할 수 있을 거라고 생각하면서 내일 경기에 100% 준비되어 있습니다. 단 수아벡 페스코 같은 경우에는 내일 출전이 불가능합니다. Pytanie o stadion Śląski. Czy cieszy się pan tak po prostu jako były piłkarz, trener, kibic, że
Wraca pan tutaj i czy czuje jakiś dreszczyk emocji, że poprowadzi pan drużynę w takim poniekąd meczu otwarcia na nowo? Serce rośnie, wchodząc tutaj na stadion. Kilka takich myśli związanych jeszcze z dawnych lat, kiedy grałem w reprezentacji i miałem przyjemność występować na tym stadionie. Zawsze była tutaj fantastyczna atmosfera, czuliśmy wsparcie kibiców i myślę, że nowo otwarty stadion również będzie tętnił życiem. My dostarczymy kibicom wielu emocji, a wiemy, że tutaj panuje naprawdę kapitalna atmosfera, jest duch tego stadionu. No, jest to coś, które mam nadzieję, że jutro również pomoże nam w tym, aby spełniać nasze cele szkoleniowe, zarówno jeżeli chodzi o naszą grę, jak i również jeżeli chodzi o wynik, bo tak jak wcześniej powiedziałem, wychodzimy z nastawieniem zawsze walczyć o zwycięstwo. Oczywiście cały czas mając szacunek dla przeciwnika. Drużyna Korei Południowej stanowi naprawdę bardzo groźny zespół. Jest to ciekawa drużyna, monolit zawodników, którzy świetnie potrafią pracować zespołowo, jak również jest kilka indywidualności, którzy prezentują naprawdę wysoki poziom. 감독님께 질문하겠습니다. 실레지아 경기장에 돌아왔는데 선수로서 감독으로서 감정이 어떠십니까? 이 실레지아 경기장 같은 경우는 다시 개조해서 열렸는데요. 물론 들어오는 순간부터 감정이 북받쳐 올랐습니다. 그렇기 때문에 제가 어린 시절 때 대표 선수로서 이 경기장에서 경기를 했었고 그렇기 때문에 더욱더 뜻깊은 장소입니다. 항상 이곳에서 느꼈지만 환상적인 분위기고 그리고 열정이 넘치는 곳이기 때문에 내일 경기에서도 그 좋은 환경과 분위기 속에서 경기를 진행할 거라고 믿습니다. 이 분위기가 폴란드 팀에게는 도움이 되길 바랍니다. 그 목적을 달성할 수 있었으면 좋겠습니다. 물론 훈련의 목적도 있지만 승리의 목적도 있기 때문에 승리했으면 좋겠습니다. 그렇다고 해서 물론 한국 팀에 대해서는 존중을 하고 있고 특히 한국 팀이 강한 팀이라고 생각하고 있고 다른 팀보다는 뛰어난 조직력을 갖추고 있으며 그리고 단체로서도 활동을 잘 하지만 개인으로서도 뛰어난 선수들이 있기 때문입니다. Ja mam pytanie dla trenera, pana Nawałki. Dzień dobry, Yumiko Matsuzaki z Gazety Yomiuri. Wiadomo, kto to jest Lewandowski, pan Lewandowski wszyscy, ale dla zespołu reprezentacji, jaką odgrywa rolę Lewandowski dla całego zespołu, sfera gry i sfera psychiki wszystkich członków zespołu. I drugie pytanie, Lewandowski, jaki sposób przez to, że Lewandowski jest tu w tym zespole, jaki sposób zespół się zmienił przez niego? To jest to drugie pytanie. Wartość Roberta Lewandowskiego, wszyscy doskonale wiemy, że jest niesamowita, nie do przecenienia. Robert jest indywidualnością, ale to co najważniejsze, pracuje dla drużyny i myślę, że to jest ta największa wartość. Drużyna z Robertem zarówno pod względem mentalnym czuje się mocno. Robert wspiera praktycznie każdego zawodnika, nie tylko tych, którzy występują na dłużej w drużynie, ale również otacza opieką zawodników, którzy dopiero próbują występu w reprezentacji, którzy dopiero otrzymują tą szansę. Jednym słowem, również jest dla nas, dla sztabu
bardzo taką wartością nie do przecenienia i myślę, że z Robertem ta drużyna naprawdę jest bardzo mocna i od razu muszę powiedzieć, że cały zespół stanowi świetny monolit. Wszyscy wiedzą naprawdę, o co grają, dla kogo grają. Dla każdego zawodnika występ w reprezentacji to jest wielki zaszczyt. Nigdy nie miałem żadnego najmniejszego problemu, aby motywować zawodników do gry. Przyjeżdżając na mecze reprezentacji są świetnie zmotywowani. Jest to naprawdę honor dla wszystkich, aby reprezentować barwy Polski i myślę, że od momentu, kiedy prowadzę tą reprezentację, wartość całej drużyny zdecydowanie wzrosła. Odzyskaliśmy zaufanie wszystkich kibiców, a wszyscy zawodnicy mają bardzo duży właśnie w to wkład. 감독님께 질문하겠습니다. 레반도프스키 선수는 모두 다 알고 있지만 레반도프스키 선수가 대표 선수단에 들어 대표 다른 선수들께 어떤 영향을 미치나요? 정신적으로 그리고 팀을 봤을 때 어떤 영향을 미치나요? 두 번째 질문은 레반도프스키가 들어오고 난 후에 팀이 어떻게 변했나요? 네, 물론 레반도프스키의 가치는 특별하다는 부분을 모두가 알고 있습니다. 훌륭한 개인이기도 하지만 팀을 위해서 노력하는 선수이기 때문에 그 부분이 최고의 가치라고 생각합니다. 물론 정신적인 부분에 있어서도 모든 선수를 지지하고 있고 그 모든 선수란 대표 선수들뿐만 아니라 대표 선수가 되고 싶어하는 친구들 또는 경기에 출전할 기회를 얻은 선수들 모두 지지하고 있습니다. 그렇기 때문에 대표단에게는 아주 중요한 인물입니다. 레반도프스키 선수 덕분에 팀이 레반도프스키 선수뿐만 아니라 그 폴란드 대표 선수들은 강한 팀이라고 생각합니다. 물론 팀으로서 잘 활동을 하고 하나의 주체인 것처럼 활동을 하면서 목적이 뭔지 알고 있으며 그렇기 때문에 항상 경기를 하기 전에 선수들의 동기부여와 관련해서는 문제가 없었습니다. 아마 이 선수들 모두 폴란드를 대표할 수 있어서 영광이라고 생각하고 있고 또한 그 팀 전체의 덕분에 팬들의 많은 신뢰를 얻고 있습니다. Dzień dobry, Krystian Natoński, Polsat Sport.pl. Ja mam dwa pytania, jedno do trenera Adama Nawałki, drugie do Arkadiusza Milika. Panie trenerze, Frankowski z Nigerią zagrał na pozycji wahadłowego. I tak się zastanawiam, czy gdyby Kuba Błaszczykowski był do gry, on też jest przewidziany na taką pozycję, czy jednak zagrałby pozycję wyżej? I do pytania do trenera, do Arka Milika. Jak bardzo pomogło ci to, że zagrałeś te 20 minut w meczu z Nigerią i czy poczułeś już taką atmosferę Mistrzostwa Świata, biorąc pod uwagę tę całą atmosferę, czy jednak biorąc pod uwagę, że to mecz towarzyski, no to jeszcze jednak to nie jest to. Dziękuję. Decyzje co do naszej strategii gry zawsze podejmujemy wtedy, kiedy mamy pełne informacje odnośnie naszych zawodników, czyli czy są gotowi do gry, czy też jeszcze nie w pełni sił, aby grać w pełnym wymiarze czasowym. Zawsze mamy przygotowanych kilka wariantów personalnych, jak i też zawsze przygotowani jesteśmy do tego, aby podjąć decyzję co do ustawienia naszego taktycznego. Tak też to jest przed jutrzejszym meczem. Mamy przygotowany wariant trójką obrońców, jak i też czterema obrońcami. Po dzisiejszym treningu podejmiemy ostateczną decyzję, w jakim ustawieniu taktycznym będziemy jutro rozgrywać nasz mecz, jak i również w jakim składzie wyjściowym. Przemek Frankowski zaprezentował się naprawdę z bardzo dobrej strony. Jego występ oceniam pozytywnie, jak i występ Rafała Kurzawy.
Również bardzo dobre momenty miał Marcin Kamiński. To też staramy się tak próbować, tak planować występy naszych reprezentantów, aby również korzyści z danych meczów towarzyskich, międzypaństwowych były dużo trwalsze i przykładowo to, co dzieje się podczas meczów towarzyskich, już stanowi bardzo taki wartościowy materiał w kontekście naszych powołań majowych przed mistrzostwami świata, jak i również i zawodnicy budują swoją pozycję, jeżeli chodzi o drużynę. Dużą wagę przywiązujemy do tych spotkań i wierzę gorąco w to, że zawodnicy zaprezentują się z jak najlepszej strony. 네, 감독님께 질문하겠습니다. 최근 나이지리아와 경기할 때 윙 포메이션을 했는데 이번 경기도 같은 전략을 사용할지 질문합니다. 전략 같은 경우에는 선수에 대한 완전한 정보가 있을 때 결정을 내리는 부분입니다. 그렇기 때문에 선수가 선수의 컨디션에 따라서 준비가 되어 있나, 그리고 경기 내내 활동할 수 있는지를 확인하게 됩니다. 다양한 구조가 준비되어 있으며 그렇기 때문에 내일 경기에서도 다양한 포메이션을 준비하고 있습니다. 뭐 예를 들어서 3명의 수비수를 사용한 전략이 있거나 4명의 수비수를 사용한 전략이 있지만 오늘 훈련 후 선수들의 상태를 보고 최종 결정을 할 예정입니다. 최근 경기에서 프레멜 크라코프스키 선수 같은 경우에는 잘 해냈습니다. 저희 개인적으로는 경기를 긍정적으로 생각하고 있습니다. 물론 라파우 쿠샤바 선수도 물론 잘했다고 생각하고 있으며, 친선 경기 자체를 할 때 항상 계획을 합니다. 친선 경기로 얻은 경험을 지속적으로 사용할 수 있도록 준비를 하며, 그렇기 때문에 이번 친선 경기가 그만큼 중요하고 5월에 있을 월드컵 경기에도 중요한 일부가 될 것 같습니다. Witam bardzo serdecznie. Jeśli chodzi, wracając do mojego pytania, to na pewno bardzo się cieszę z tego, że dostałem swoją szansę w meczu we Wrocławiu. Wiadomo, że będąc szczerym tutaj, myślę, że żaden mecz towarzyski, nawet gdzieś tam w piłce klubowej, nie jest w stanie odwzorować rangi mistrzostw świata. I odpowiadam szczerze, wiadomo, że w tym momencie każdy mecz jest dla mnie ważny i każdy mecz traktuję tak samo, bo szczególnie w tym momencie, kiedy wracam po kontuzji, każdy epizod, minuty są dla mnie ważne po to, żeby jak najszybciej powrócić do jak najlepszej formy. Dlatego każdy mecz traktuję w 100%, w 100% zaangażowaniem, tak jak to robiłem wcześniej. Jeśli chodzi o moje zdrowie, to czuję się bardzo dobrze. Wiadomo, że gdzieś tam po takiej dłuższej kontuzji, jaką miałem, czyli prawie 5 miesięcy, ciężko w 3 tygodnie odrobić to, czego się nie robiło przez 5 miesięcy. Także czas jest tutaj bardzo ważny i tak jak mówię, każdy kolejny mecz przybliża mnie do tego, żeby być w jeszcze lepszej dyspozycji i tak to właśnie tak traktuję. Dziękuję. Arkadiusz Willig에게 질문하겠습니다. 나이지리아와 경기할 때 20분 동안 경기에 참여할 수 있는 기회가 있었는데, 그 나이지리아 경기에서 월드컵 경기의 분위기를 느꼈나요? 네, 20분 동안이라도 출전할 수 있는 기회를 얻어서 정말 기쁩니다. 친선 경기이기 때문에 월드컵이랑 비교하기는 어렵지만 그 어떤 경기도 그만큼의 분위기는 없을 것 같다고 생각합니다. 큰 부상 이후 돌아오는 거기 때문에 각 1분이라는 시간을 준다고 해도 저희 1분도 저한테 중요한 부분입니다. 물론 완전히 좋은 컨디션에 도달하지 않았지만 지금 현재 상태는 매우 좋습니다.
5개월, 6개월 동안 부상 때문에 경기를 하지 못했기 때문에 아마 3주 만에 최상의 컨디션을 따라잡을 수는 없겠지만 저한테 그렇기 때문에 더욱더 시간적인 부분이 중요하다고 생각합니다. Wiemy, proszę Państwa, że jest bardzo chętnych, dużo do zadawania pytań, ale jest trening, więc ostatnie dwa pytania. Prosimy jedno do Maćka, drugie do Kamila. Czy ja mimo wszystko zadam Markowi? Nie no, może komuś ale no, tak jest temat. Ale jedno. Tak, tak jedno. Tomek Włodarczyk, Przegląd Sportowy. Arek, mam do Ciebie pytania a propos tego, skąd pochodzisz? Jesteś stąd, ze Śląska, Stadion Śląski, po raz pierwszy gości reprezentację Polski. Pierwsza taka część tego pytania a propos, jakie ty masz wspomnienia ze Stadionem Śląskim w ogóle, kiedy byłeś jeszcze dzieckiem, to ten ostatni mecz został tu rozegrany. Nie wiem, czy wiesz, ale Marek Hamzik na tę datę, 14 października 2009, ma wytatuowaną, bo to był ważny dzień dla Słowacji. Awans do Mistrzostw Świata dla nas zdecydowanie gorszy, bo kończył się etap pewnej naszej drużyny, która odnosiła sukcesy. Czy ty w ogóle tamte mecze pamiętasz, jakie masz wspomnienia i co będzie dla ciebie znaczył ten mecz, jeśli wystąpisz tutaj na murawie tego stadionu? Znaczy wspomnień na pewno mam z tym miejscem dość dużo, bo tak naprawdę jestem z Tychów. Większość swojego życia spędziłem w Katowicach, ale bardzo dużo meczy rozegrałem właśnie na Stadionie Śląskim. Nie mówię już na samym stadionie, ale gdzieś tutaj, czy to na sztucznej murawie, czy na boisku obok trawiastym. Pamiętam jedno wspomnienie, mam takie, jak miałem 10 lat, kiedy właśnie rozegraliśmy turniej czy mecz ligowy na głównej murawie. Na pewno gdzieś tam zostało do teraz. Jeśli chodzi o mecze reprezentacyjne, no to nigdy nie byłem na takim meczu. Zdarzyło mi się oglądać w telewizji mecz z Portugalią, kiedy Ebi Smolarek strzelił dwie bramki. Kolejne mecze, na którym byłem i mam bardzo dobre wspomnienia, to derby Górnik Ruch. Także no gdzieś tam historia na pewno się przewija w mojej głowie z tym stadionem. Jestem stąd, bardzo się cieszę, że jutro gramy na tym stadionie, że wracamy na ten stadion, bo czuję się tu jak w domu. Zobaczymy, czy dostanę swoją szansę. Mam nadzieję, że taka możliwość będzie. Także cieszę się z tego, że tak jak powiedziałem wcześniej, że tu wracamy i oddaję głos chłopakom. 네, 밀릭 선수한테 질문하겠습니다. 밀릭 선수의 고향에 대한 건데요. 아무래도 이 지역이기 때문에 실레지아 경기장에 대한 추억이 있을 것 같은데 특히 뭐 2009년 10월 14일 날 슬로바키아가 월드컵에 진출했던 날이 있는데 그 날을 기억하는지 어떤 추억이 있나요? 네, 저의 고향은 티히이고 카토비체에서 젊은 시절을 보냈기 때문에 물론 여기 실레지아 경기장에서 많은 경기를 했습니다. 이 메인 경기장 외에도 옆에 있는 다른 경기장에서 많은 리그 게임을 했었고 그 기억이 아직 남아 있습니다. 그렇기 때문에 다양한 기억이 있기 때문에 마치 집에 돌아온 느낌이고 이번에도 진출할 때 경기에 참여할 수 있는 기회가 있었으면 좋겠습니다. 그런 가능성이 있다고 생각합니다. 감독님에게 질문하겠습니다. 기자회견 초반에 한국팀에 대한 설명을 하면서 조직적으로도 뛰어나지만 개인적으로도 뛰어난 선수들이 많다라고 얘기했는데 누구를 염두에 두고 하고 발언을 하신 건지와 또 손흥민 선수가 출전할 것으로 예상되는데 손흥민 선수를 어떻게 막을지 생각을 하시는지요? Mam pytanie do pana trenera. Na początku pan wyjaśniał, jakie są mocne strony koreańskiej drużyny. Chodzi o praca zespołowa drużyny i również wspominał o tym, że są indywidualności. Jeżeli chodzi o te indywidualności, kogo dokładnie, jakiego zawodnika pan trener miał na myśli? Drugie pytanie. Czy przewidziana jest udział zawodnika Sun Heung-min i czy pan trener jest jakby przygotowany na obronę tego zawodnika? Co do indywidualności, wielu zawodników prezentuje bardzo wysoki poziom w bardzo dobrych klubach. Czy to w Premier League, czy też innych
ligach najwyższego poziomu. Nie chcę tutaj nikogo wyróżniać. Zawodnicy, tak jak wcześniej powiedziałem, stanowią naprawdę świetny kolektyw. Są doskonale zorganizowani w swojej grze, zarówno jeżeli chodzi o działania w ofensywie, ale również świetnie potrafią bronić. Szybkość, dynamika, wyszkolenie to te cechy, które rzeczywiście wyróżniają zawodników Korei Południowej na tle innych. Dla nas jest to bardzo ważny, ciekawy mecz, między innymi ze względu na to, że będziemy grać już na mundialu przeciwko Japonii. Wprawdzie nie jest to taki sam styl gry, ale z pewnością bardzo zbliżony i zabiegaliśmy naprawdę bardzo, żeby doszło do tego meczu. Jesteśmy zadowoleni, że jutro będziemy mieli okazję właśnie zmierzyć się z tą drużyną. 많은 개인이 높은 수준을 갖춘 뛰어난 선수라고 생각합니다. 뭐 프리미어 리그뿐만이 아니라 다른 리그 선수들도 그렇고 이 자리에서 특별하게 지정하고 싶진 않습니다. 한국 대표에 대해서는 특히 조직력이 강하고 이기는 공격뿐만이 아니라 수비에서도 그 강점을 나타내고 있으며 특히 이제 빠르고 유동성이나 결단력 등이 한국 선수들의 특정화하는 성격이라고 생각합니다. 그렇기 때문에 저희 같은 경우는 월드컵에서는 일본과 경기를 하기 때문에 이번 친선 경기가 굉장히 흥미롭고 중요하다고 생각합니다. 물론 일본과 한국이 같은 경기하는 스타일이라고는 할 수 없지만 비슷하다고 판단되기 때문에 네, 저희는 한국과 경기하기를 원했고 내일 경기를 가질 수 있어서 기대하고 있습니다. �ziękujemy. Wybiła godzina treningu, także kończymy konferencję prasową. Zapraszamy Państwa na trening. Mój kolega Jacek, podnieś rękę. Mój kolega Jacek zaprowadzi Państwa na płytę na murawę. Dziękujemy, do zobaczenia.